Najbardziej wychłodzone są mieszkania osób ze śródmieścia i lewobrzeżnych części miasta. Zimne kloryfery mieli mieszkańcy Niebuszewa, ulicy Lubeckiego, Rubiańskiej, Wyzwolenia czy Felczaka. Problem spowodowany był trzykrotną awarią nowego kotła na biomasę należącego do zespołu elektrowni Dolna Odra. Kocioł przez kilka godzin nie produkował ciepła. Problemem nie jest więc przesył, a jego produkcja. Z tego powodu w niektórych szkołach odwołano zajęcia. Problem ma również Szczecińska Akademia Morska, której sale nie są ogrzewane wcale. Nowoczesny kocioł na biomasę wart 400 milionów złotych został. Został oddany do użytku w grudniu. Usterki mają zostać naprawione jeszcze w poniedziałek.